biorąc do ręki oficjalne pismo z urzędu, żartobliwie powiem, stajemy na baczność, patrzymy, koncentrujemy się na jego treści, a e-mail traktujemy jako coś takiego trochę wtórnego, szybki kanał komunikacji, którym cały biznes i urzędy chętnie się posługują. Ja bym dokonał najpierw dość podstawowego rozróżnienia. Mianowicie w momencie, kiedy urzędy bądź firmy piszą do siebie maile robocze, wówczas podstawowym kryterium jest to, żeby ten mail był szybki, sprawny, żeby zawierał wszystkie niezbędne informacje i forma, która w takiej nieoficjalnej komunikacji będzie tu stosowana, jest, powiedziałbym, stosunkowo luźna. Natomiast jakaś część maili ma charakter, no powiedziałbym, niezwykle oficjalny i jest dokładnie tym samym, co pismo oficjalne. Bardzo często też w praktyce zarówno firm, jak i urzędów stosujemy coś takiego, że biorąc pod uwagę fakt, że korespondencja czasem potrafi iść ileś dni, a mail w momencie kliknięcia Enter w zasadzie można przyjmować, że pojawi się w dowolnym punkcie kuli ziemskiej, jest po prostu skutecznym i szybkim medium i często po prostu przesyłamy mail, który jest bardzo oficjalnym przesłaniem do innej instytucji albo do innej firmy, którego poziom oficjalności powinien być dokładnie tak samo wysoki jak poziom oficjalnego pisma. Zatem rozróżnimy tutaj po prostu dwa światy. Świat codziennej, zwykłej komunikacji, tak jak dzwonimy do kogoś, do partnera biznesowego, żeby szybko przekazać parę zdań przez telefon, tak samo korzystamy z maila. Ale w momencie, kiedy prezes firmy pisze oficjalny mail do na przykład prezesa centralnego urzędu albo do wiceministra, wówczas również mail będzie miał wszelkie cechy, znamiona maila oficjalnego, którego wymogi formalne stawiane są dokładnie tak samo wysoko jak w przypadku oficjalnych pism. Jeśli Ania Nowak będzie do swoich koleżanek i kolegów, rówieśników rodziny z takiego adresu kierowała w sprawach prywatnych swoje maile, to niech to czyni, jest to jej prywatna sprawa. Natomiast kiedy Anna Nowak będzie aspirować do konkretnego miejsca pracy w konkretnej instytucji czy firmie, to poleciłbym Annie Nowak przygotowanie bardziej profesjonalnie brzmiącego adresu, ponieważ na dzień dobry to budzi niezbyt poważne skojarzenie, więc wiele osób w życiu prywatnym posiada parę adresów mailowych. Po prostu pamiętajmy, by ich nie mylić. Każdy z nas zapewne ma co najmniej dwa adresy mailowe, czyli mamy jeden adres mailowy, który jest przypisany do nas, do naszej oficjalnej pozycji zawodowej, czyli pracując w szkole wyższej, pracując w instytucji, pracując w firmie, mamy swój adres firmowy, który może być tworzony według dowolnego klucza. Bardzo często jest to imię, kropka, nazwisko, albo pierwsze litery imienia, kropka, nazwisko, albo myślnik, et i potem jakkolwiek zdefiniowana nazwa firmy czy instytucji. To jest jakby jeden, to jest nasz służbowy namiar. Oprócz tego każdy z nas ma, niektórzy jeden, inni wiele, adresów prywatnych. I tu pamiętajmy o jednej podstawowej rzeczy. Adres służbowy jest swoistą służbową wizytówką. Natomiast nasz adres prywatny my tworzymy sami według dowolnie dobranego przez nas klucza. Zatem w adresach prywatnych nikogo nie dziwi, że może pojawić się adres typu Super Mirek albo Piękna Paulina 12, 14, 17 albo 100. Natomiast w mailu służbowym czegoś takiego nie ma. Pamiętajmy zatem, że w obiegu służbowym korzystamy ze służbowych maili i wysyłamy nasze maile z naszego służbowego adresu. Nie mylmy nigdy tych kanałów. Do komunikacji prywatnej służą maile prywatne, do komunikacji służbowej służą maile służbowe.
Teraz adresat. W momencie, kiedy przygotowujemy na piśmie oficjalny dokument, to adresata wypisujemy w całości. Nie inaczej jest w oficjalnym mailu, pamiętając przy tym o całej stosownej tytulaturze, która będzie z tym związana przy zwrocie grzecznościowym otwierającym. Czyli na przykład, gdybyśmy pisali oficjalnego maila do wiceministra, który jest podsekretarzem stanu, to w nagłówku mailowym będzie imię, nazwisko, podsekretarz stanu, nazwa ministerstwa, adres i tak dalej. I w zwrocie grzecznościowym otwierającym użyjemy grzecznościowego sformułowania: szanowny panie ministrze, przecinek, i następnie treść maila. To jest bardzo ważne, ponieważ tak samo w mailu oficjalnym, jak i w piśmie oficjalnym musimy pamiętać o tym całym elemencie podstawowej kurtuazji. Polska kurtuazja nakazuje, by tylko do bardzo niewielkiej i wybranej grupy osób zwracać się do końca życia zgodnie z bardzo wysokimi miejscami w hierarchii społecznej, które te osoby niegdyś zajmowały do końca życia, czyli do byłych prezydentów, premierów i ministrów konstytucyjnych, będziemy do końca życia mówili: szanowny panie prezydencie, szanowny panie premierze, czy szanowny panie ministrze. Ale ktoś, kto był członkiem zarządu miasta 15 lat temu, nie będziemy zwracać się po 15 latach: szanowny panie prezydencie. Jest to niepotrzebne. Jeśli chcemy być bardzo, bardzo kurtuazyjni wobec tak zwanych byłych, to oczywiście to uczynimy, ale tutaj przyjęte w polskich zwyczajach oficjalnego komunikowania się normy nie nakazują takiego zachowania. Pisząc szczególnie pierwszy raz do kogokolwiek bądź, do przedstawiciela urzędu, firmy, instytucji, szkoły wyższej, będziemy stosować całą stosowną tytulaturę. Przy czym, jeśli ktoś w danym momencie nie posiada żadnego stosownego tytułu, który powinien być przedmiotem użycia w zwrocie oficjalnym otwierającym, wówczas po prostu: szanowny panie, szanowna pani, ale nie szanowny panie Mirku, ani nie szanowna pani Aniu. Tutaj polska reguła komunikacji mówi, że zwracamy się w sposób umiarkowanie ceremonialny do wszystkich. To umiarkowanie ceremonialne oznacza, że każdemu według stopnia, tytułu, pozycji, ale bez przesady. Czyli jeżeli ktoś na przykład posiada jakieś trzy różne tytuły, to nie będziemy emanować jak w austriackiej kulturze wszystkimi trzema, tylko wystarczy ten jeden główny, najważniejszy, a więc napiszemy do prezydenta miasta: szanowny panie prezydencie, do jego zastępcy również: szanowny panie prezydencie, ponieważ polska kultura komunikacyjna mówi, że do osób, które są zajmują stanowiska połówkowe bądź aspirujące, zwracamy się tak, jakby te osoby już były na tym szczycie. Zatem napiszemy: szanowny panie prezydencie, szanowny panie wojewodo, szanowny panie marszałku, szanowny panie pośle, szanowny panie kierowniku, szanowny panie dyrektorze czy prezesie, ale nie: szanowny panie Wacławie, prezesa firmy. Temat maila ma być bardzo krótki, syntetyczny i taki, który odradza nas, taki, który wprowadza nas od razu celnie do tematyki, której będzie mail dotyczył. W temacie maila nie oczekujemy pięciu zdań, podobnie jak w oficjalnej korespondencji. Tam będzie hasło, a więc tak jak wspomniałem, na przykład kontynuacja projektu B12, wynajem budynku przy ulicy Mickiewicza 14, czy zamówienie numer 1250/2020. Wówczas od razu będziemy wiedzieli, czego dotyczy sprawa.
Załączniki, zarówno w pismach, jak i w mailach oficjalnych, to niezwykle istotny element przekazu. Bardzo często jest nie tylko jeden, ale proszę o zwrócenie uwagi, jak do maila dołączamy, nie wiem, treść kontraktu albo dokument, który jest umową pomiędzy instytucją a firmą. Wówczas jeśli na przykład do maila czy do pisma oficjalnego dołączone będą dwa dokumenty, to po zakończeniu treści maila czy pisma oficjalnego piszemy załączniki, dwukropek, załącznik numer jeden, na przykład umowa najmu, czegokolwiek bądź, załącznik numer dwa, postanowienia, nie wiem, dodatkowe na przykład. I to jest wtedy klarowny przekaz. Są jeszcze dwa załączniki. Również robimy to po to, gdy przez przypadek ktoś nam na przykład wspomni, że mamy mieć dwa załączniki, a widzimy tylko jeden dołączony plik. Jest to sygnał, żeby szybciutko do kogoś odpowiedzieć. Prosimy o dołączenie drugiego załącznika, o którym Państwo wspominają, a który być może przeoczyli Państwo przy dołączaniu. Proszę również o zwrócenie uwagi, ile razy nam się zdarzyło, że informujemy, że dajemy coś w załączniku, a potem nagle zapomnieliśmy czegoś dołączyć. To zawsze daje jakby przejrzysty, jasny przekaz. Ustalmy, że w mailach oficjalnych nie ma miejsca ani na akronimy, ani na emotikony. Akronim ASAP, as soon as possible, tak chętnie używany przez nas w układzie nieoficjalnym, w mailu oficjalnym nie powinien mieć miejsca. Jest to nieprzyjęte z prostego powodu. Mail oficjalny jest oficjalnym przekazem i nie ma w nim miejsca na emocje, tylko jest w nim miejsce na konkrety, fakty, a nie barok. Zwrot grzecznościowy zamykający jest niezwykle istotny w piśmie czy w mailu oficjalnym i on powinien odpowiadać poziomowi oficjalności w stosunku do naszego adresata. Jeśli piszemy do osoby mniej lub bardziej w hierarchii na podobnym, zbliżonym poziomie, czyli na równoległym poziomie i w dół, to standardowe z poważaniem jest absolutnie wystarczające. Przyjmijmy również, że w zwrocie grzecznościowym zamykającym po prostu używamy samego tego zwrotu bez przecinka. Standardem jest, że ludzie używają przecinek. Tam przecinka nie ma już. Zatem z poważaniem Anna Nowak. Jeśli Anna Nowak będzie pisała do prezesa firmy, w której ewentualnie być może w przyszłości będzie pracować, wówczas, jak wiemy, prezes firmy stoi wyraźnie wyżej w hierarchii od Anny Nowak, która dopiero aspiruje do miejsca pracy w konkretnej firmie. Zatem z poważaniem to stanowczo za mało. Z wyrazami szacunku, z wyrazami głębokiego szacunku będzie bardziej właściwą formułą, czyli w uproszczeniu. Jak piszemy mail służbowy w górę, to musi on być nieco bardziej dostojny. Mam na myśli tutaj zwrot grzecznościowy zamykający. Pamiętając o unikaniu przecinka, pamiętając o pełnej formie imienia i nazwiska. Jeśli w konkretnych relacjach ktoś pisze mail ze skrzynki służbowej w swojej firmie, instytucji, to najczęściej mamy już oficjalnie przygotowaną stopkę, gdzie wszystkie nasze konkretne namiary są podane, więc tam podany jest zapewne numer telefonu stacjonarnego, komórkowego, faksu, informacja, jaką dokładnie pełnimy, jakie dokładnie zajmujemy miejsce w hierarchii firmy czy instytucji, więc wówczas same imię i nazwisko w zupełności wystarczy. Podstawowa reguła tutaj jest następująca. Jeśli mamy do czynienia ze sprawami stosunkowo
prostymi, niewysokiego kalibru, gdzie przygotowanie odpowiedzi jest zajmie nam 10 minut, bo jest to tylko odpowiedź na jedną krótką kwestię, to reguła jest do bólu prosta. Staramy się odpowiedzieć prawie że natychmiast. Oczywiście, jeśli w danym momencie nie mamy innych ważniejszych obowiązków, ale przynajmniej staramy się odpowiedzieć wówczas w ciągu, nie wiem, 2-3 godzin, najlepiej jeszcze tego samego dnia. Czasem sprawa, którą przychodzi nam załatwiać, no, wymaga dłuższego procedowania. Wówczas dość przyjętą regułą administracyjną jest odpowiedź w ciągu 2 tygodni, ale to ta odpowiedź w ciągu 2 tygodni to tylko do spraw, które mają odpowiednio wysoki wymiar, wymagają konsultacji, być może paru telefonów, paru dodatkowych maili, do czytania jakichś przepisów ustawy, jakichś dokumentów. Ja staram się w moim życiu zawodowym pilnować konsekwentnie reguły, że na maile, które w danym momencie jestem w stanie odpowiedzieć, staram się odpowiadać natychmiast albo możliwie bardzo szybko. Parę razy zdarzyło mi się powiedzieć sobie: ach, dobra, na chwilę to odłożę, wrócę do tego, i niestety sprawa czekała parę dni i nie świadczyła o bardzo profesjonalnym załatwieniu sprawy. Zatem nie jest złą rzeczą, również kiedy kończę dzień pracy, to jeszcze ewentualnie sprawdzam, czy danego dnia nie uciekł mi jakiś mail, który powinien uzyskać odpowiedź jeszcze tego samego dnia. Raz na jakiś czas zdarza się, że mail trafi do spamu. To nie jest wcale taka rzadkość. Nie jesteśmy w stanie oczywiście tego przewidzieć. W momencie, kiedy szczególnie my jesteśmy stroną proszącą, stroną, która, co do której będą podejmowane decyzje, to ponaglanie instytucji, urzędu, władzy, firmy, która musi być może rozważyć różne rzeczy, czasem może chwilę potrwać. Mail ponaglający niekoniecznie musi być tutaj naszym dobrym doradcą. Zatem po pierwsze, najpierw jakiś czas taki w miarę wyczucia bym sobie zostawił na odpowiedź. Natomiast jeśli tej odpowiedzi nie mamy niepokojąco długo, to mail ponaglający sformułowałbym niezwykle delikatnie, broń Boże nie informując, że no proszę się ruszyć i szybko odpowiedzieć na moje zapytanie, ale raczej w grzeczny sposób zapytać, czy można by ewentualnie pochylić się nad tematem, który był treścią mojego maila. Tak jak patrzę statystycznie na 100 maili, które dostaję, 2-3 wpadają do spamu, to trochę być może zależy od polityki ostrości spamowej, jaką system informatyczny nakłada w różnych instytucjach i firmach, a czasem, jeśli mamy adresy mailowe prywatnie, to również nasz dostawca naszej skrzynki ma jakieś algorytmy przygotowane na to, co trafia do spamu lub nie. Niemniej jednak zdecydowana większość korespondencji nie wpada do spamu i raczej pozwólmy, by ktoś miał tą chwilę czasu na sformułowanie właściwej odpowiedzi.